Dzień dobry, witam Państwa. Witam z Group Fight Plainsów. Ja się nazywam Pensive. A ja Aaron. No i dzisiaj komentujemy mecz trzecia dywizja Bezkład naprzeciwko drużynie rosyjskiej Second VUA. Film dla rekrutów, fizylierów i wszystkich zainteresowanych mele. Dokładnie. W tym meczu też przedstawimy tylko 10 pierwszych rund spotkania. Takie w sumie najciekawsze rundy, więc mi się wydaje, że nie trzeba, bo z tych się nauczymy już najwięcej, ile możemy tylko. Dokładnie. Bardzo będzie to ciekawy mecz moim zdaniem, szczególnie dlatego, że Second VUA to nie jest jakiś jeden z topowych drużyn, jeżeli chodzi o tą walkę, wręcz o mele. A nasz Bezkład myślę, że może go dorównać. No niestety Bezkład nie jest w komplecie. To może bardzo osłabić naszą drużynę. Dokładnie. Od lewej strony. Zaczynamy. Wyjściowa formacja to. Skrajnie na flance. Algida. Drugi. Matix. Konektor lewy. Piotr. Konektor to jest bardzo odpowiedzialne miejsce. Łączy z flankę z midem. Na midzie Miki i Garnek. Prawy konektor Bober. I na prawej flance Pensive i Pawciu. Dokładnie. Ustawienie jest ciekawe, co warto zaznaczyć, ono się na pewno będzie zmieniało w trakcie GF-a, więc nie przywiązujemy się do niego za bardzo. No ale odnośnie pozycji, no tak jak Pensi wcześniej powiedział, konektory to są takie jedne z ważniejszych pozycji, jak nie najważniejsza. Bo jeżeli konektor upadnie, to upadają tak naprawdę środek i lewa flanka. Dlatego zadaniem głównie konektorów jest utrzymanie siebie samego przy życiu. No a przykładnie na przykład jakieś target switcha, czyli wyciągnięcie wroga z lewej albo z prawej od tego, co jest naprzeciwko. No i wiadomo, lewe i prawe flanki, ich zadaniem jest no już takie bardziej pressing, chyba że są słabsi gracze, to kajtowanie, czyli uciekanie do tyłu. No a mid jest głównym takim trzonem naszej formacji, który ma po prostu utrzymywać się, utrzymywać się przy życiu, nic więcej. I przechodzimy do formacji, widzimy, ustawiają się gracze. Tak, bardzo ciekawy może być mecz. Dokładnie. Odnośnie naszej formacji w ogóle chciałbym spostrzec to, że na prawym konektorze gra niezbyt doświadczony Bober. Bardzo to jest moim zdaniem bardzo ciekawy placement na to. Piotr bardzo dużą wiarę pokłada w Bobra. No jest odpowiedzialna pozycja na pewno i dawanie tam Bobera to jest dziwne dosyć. Już bym wolał dawać chociażby skrajnego prawego, czyli Pawcia na tą pozycję, bo on jest bardziej doświadczony. No mam wrażenie, że mimo wszystko Bober się potem zmieni, bo zobaczył, że prawa flanka będzie szybko padać. Zresztą no, na pewno coś musi się zmienić, bo nie wierzę trochę w to, co się będzie działo na prawej, ale zobaczymy jeszcze wszystko w meczu. Zaczynamy rundę pierwszą. O, widzimy, że środek się przebił, ale niestety został whaczony przez Francuza. Na lewej nasi wygrywają, na prawej nie do końca. O, dobra, nasi na lewej pokonali. No i niestety został 1-3. No coś tu poszło nie tak w tym meczu, bo byliśmy blisko zwycięstwa raczej, mieliśmy wielką przewagę i coś poszło. No i niestety wygrali Francuzi. No kurczę, ta pierwsza runda to taka... Na początku poszło dobrze, no a potem Second VUA zjadło naszych. No 3-1 to da się zrobić, ale nie tak prosto. Tam będzie nie ten gracz, który został na końcu. No, mieszane przeczucie miałem co do tego. No, na prawej myślałem, żeby się działo lepiej. No, niestety prawa padła, tak jak mówiłem. Na lewej za to już trochę lepiej poszło. No. Kapitan zauważy, że coś poszło nie tak i na pewno prowadzone zostaną jakieś roszady podczas rundy drugiej. Dokładnie. No, przechodzimy do drugiej. No i widzimy, że formacja jest na razie wszystko w porządku. Na lewej już, ojojoj, najlepszy zawodnik upadł na... Ajajaj, prawa też weszła, Garnek nie utrzymał konektora. No i niestety tak się kończy runda. No, sami widzieliście, że w tej rundzie nie poszło tak de facto nic dobrze. Na lewej na początku Piotr padł, co było wielką katastrofą. Potem na prawej Garnek, z konektora stracił, to już automatycznie Francuzi mogli wejść i na środek, i na prawo. Zjedli wszystko, na lewej tak samo jak Piotr padł, to już nic nie mogło się trzymać, bo bez Piotra tak de facto mało osób mogłoby się utrzymać. No i niestety zakończyło się to porażką. No miejmy nadzieję, że to jest tylko początkowa rozgrzewka dla naszych, że wszystko potem pójdzie lepiej. No i zobaczymy, co będzie w trzeciej rundzie. Nie? Zdecydowanie, tak się nie gra GF-ów i muszą zdecydowanie nasi zawodnicy poprawić swoje... Nie tyle co zachowanie, co grę swoją muszą no, poprawić. No dokładnie, Piotr też zresztą musi najpierw zmienić formację trochę, bo no, widać, że coś tu nie gra. Przechodzimy do rundy.
formacja trochę się zmieniła. Widzimy, że jest lewa mocna strasznie, ale na prawej już padła Algida, co jest dosyć złym objawem, ale na lewej nasi idą dobrze. Pensif, niestety Piotr upadł, a na prawej Pawciu walczy 1 na 1, oby to wygrał. Idzie do niego jeden frank. Ajaj, ale Pawciu nie dostał informacji, że dostał na plecach. Ajaj, dobra, ale teraz proste 1 na 2. Muszą zrobić górny, dolny i ma automatycznego killa. No, o dobra, no zabił. Co prawda to nie było to, co byśmy chcieli, ale było okej. Okay. Wyszło to, wyszło. No ale widać, że na początku Algida upadł na midzie. To już potem była wielki gaps też. Francuzi wykorzystali to na swoją korzyść. O dziwo, prawo nawet się jakoś utrzymało. Tak. Pawciu to ładnie trzymało, lewa, no szkoda, że Piotr umarł, no ale mimo wszystko lewa była mocna, z Pensivem i z Piotrem mogliście tam rzeczywiście trochę porobić. Myślę, że to głównie dlatego, że Francuzi second one wykorzystało tego, że przełamali środek i nie weszli po prostu nam na plecy. No, mogli się tam wejść na spokojnie. I nasz zawodnik, nie pamiętam już kto to dokładnie był, załatał tą dziurę, która była i już niestety było za późno dla second. Dokładnie, przechodzimy do kolejnej rundy. No i formacja już widać, są ogromne gapsy. No jeżeli my to wygramy, to będzie coś, ale widzimy, że u Francuzów to samo, też ogromne gapsy, zabijają się po kolei jak leci, są to same jeden na jeden, ale dobra, teraz już zmieniło. Lewa strona Bytyczku wygrała, więcej. Wchodzą ich na plecy. Ładne plecy weszły od naszych, no i koniec. Bardzo ładna runda. Jeżeli chodzi o początek i o formację. To formacja to była... nie powinno mieć to miejsca po prostu, to co się tam stało. Francuzi nie. Też zresztą popsuli, bo zrobili dokładnie samo, też się rozszerzyli, zostali jeden na jeden, co możliwe, że u nas po prostu w drużynie mamy lepsze te wymiany. No ale to było okropne, jakby tu była 51, to wykorzystałoby to, weszli w kupie by na środek, zjedliby flanki i by się skończyło. Ktokolwiek zdecydowanie lepszy w mele. Tak? Mhm. No nie, takie rzeczywiście gapsy to było jakieś wielkie nieporozumienie, ale przechodzimy do kolejnej rundy, zobaczymy jak pójdzie naszym. No i zaczynamy i jest znowu. Ale już widzimy, że Miki i Algida odsuwają się od siebie. Oj, ale dobra, naszym idzie na lewej i aj. Dobra, na lewej się jakoś trzymają, dziwo, Piotr, Pensive i James się utrzymają, niestety prawa padła, no jest to gorsza flanka. Ajaj, James padł, został jeszcze jakiś jeden Francuz, 2 na 1, to powinno być łatwo, no i już 1-2-1 prawie przegrali, ale 3 na 1 już było proste. No. Nie było to po raz kolejny najlepszy występ z naszej strony, zdecydowanie można dokładnie. Było to zrobić lepiej, no ale no, na środku, koniec końców wygraliśmy. Dokładnie, no na środku było widać wielkiego gapsa między Mikim a Algidą, nie wiem, oni się jakoś odpychają. To, co było bardzo źle, jakby tam jakiś jeden Francuz szedł po prostu sobie i wszedł na plecy, no to najprawdopodobniej zrobiłby te 3-4 kile i na tym się skończyła gra. No, na szczęście Francuzi też nie pomyśleli o tym, żeby to zrobić. No, nasza lewa flanka była mocna, no bo z Pensivem i Piotrem to ciężko i James May, żeby coś tam rzeczywiście przybili się. No, a na prawą, tak jak mówiłem, no na prawą to tam nie widzę niczego wielkiego, tam Francuzi mogą robić sobie, co tam pewnie chcą, jeżeli sami mają mocną tą swoją lewą flankę. Przechodzimy do kolejnej rundy. No i widzimy znowu, Miki i Algida są od siebie odsunięci. Na prawej nasi puszczą, co było dosyć dziwne, na lewej już padł James. Ajajaj, środek się rozwalił, Francuzi wbijają się w środek. Na prawej nasi biegną pomocy, ale Piotr już padł. A nie, Piotr jest na prawej, dobrze. Pensive jeszcze trzyma, ładne bloki. Ajajaj, teraz niestety nie poszło mu. I zostało 1 na 2. Piotr, no, Piotr jest topowym graczem, jeżeli mu się to uda, no to będzie coś. No on powinien to zrobić, bo jest to rzeczywiście dobry gracz, bloki no, umie bardzo dobrze. Piękne takie zwykłe ataki, dokładnie. No, na niego takie zwykłe ataki nie robi raczej wrażenia. No teraz miał szczęście, że dostał tylko hita. O i już jeden ściągnięty i teraz... Bardzo ładnie, dawaj Piotruś, jeszcze tylko jeden. No. O. Zablokował. No ale takimi atakami Piotra się nie wzruszy. O. Piotrek ma zdecydowanie lepsze te ataki. Dobrze, Piotr ładnie wykończający atak tą rundę pokonał ostatniego Francuza przy życiu. No, ta runda była ciekawa rzeczywiście. Na początku coś tam nasi nie poszło za dobrze, potem to odbili z powrotem. Prawa flanka widzę, że teraz Piotr zmienił się. No pewnie przez to, że w poprzedniej rundzie nie poszło im za najlepiej. No ale ładnie to poszło. Prawa ładnie puszczała, lewa no, pewnie powinna kajtować. Nie wyszło to do końca jak powinno. No i Francuzi wykorzystali też chaos na środku, przebili się, ale na szczęście z prawej przyszedł Piotr i powiedzmy, że to w każdym razie, no nie bądźmy tak pozytywnie nastawieni. Było dobrze, ale moim zdaniem trzecia dywizja nie gra jak ta trzecia dywizja, tak? No to zdecydowanie, no to jest bezskładnie. Tutaj nie widzimy górnolotnych
akcji i nie wiadomo czego, nie? Ale mimo wszystko... Warto zauważyć w ogóle, że też to nie jest cały kompletny bezkład, prawda? Są też ludzie wzięci, którzy po prostu chcieli wziąć udział, bo niestety niektórzy byli albo na wakacjach, albo no niestety nie mogli. Dobrze, że to zaznaczasz, nie? To jest dosyć ważne. Okej, lecimy do kolejnej rundki. No i dalej, znowu jest ten gaps na środku. Najprawdopodobniej znowu ktoś, o, już wyhaczyli Algidę, znowu to samo. Lewa i prawa walczą. A na lewej, kurczę, jakie wymiany 1 na 1 i teraz 2 na 1. Na szczęście wygrali na lewej, na prawej się jakoś ładnie utrzymali. Teraz Brytyjczycy mają wielką przewagę, raczej to wygrają. Będzie koniec rundy. No, wiedzieliśmy, że na początku Algida znowu zrobił to samo, Miki Algida znowu się odsunęli. Na środku Francuzi ładnie wykorzystali tą sytuację i ściągnęli Algida od tak. No niestety dla Francuzów to nie są na środku typowi gracze, jakby wyciągnęli takiego Piotra, no to by wiadomo, że byłby koniec. No ale generalnie to była dosyć ładna rundka, Brytyjczycy ładnie statycznie grali oprócz tego środka. Ładnie pozabijali Francuzów, jakieś tam switche były. Piotr na lewej ładnie wytrzymał i ostatecznie wyszło to dosyć pozytywnie. Zdecydowanie. No tak jak wspomniałeś wcześniej, Miki i Algida działają na siebie jak... No, magnesy jedno biegunowe, to inaczej tego nie można nazwać. Odpychają się. Odpychają się od siebie. No nie wiem, no dobrze, że wygrywamy, jednak to nie jest to, co chcemy zobaczyć cały czas. No i lecimy do kolejnej. Okej, no i formacja jaka jest? No, coś tu idzie, ajajaj, na prawej już przegrałem, na lewej straciliśmy, o Jezu, ale lewa się pospała pewnie przez Matrixa. Na prawej też, Pawciu tylko żyje, no nie wyszło to w ogóle dobrze. Straciliśmy wszystkie mocne pozycje, na lewej i na prawej, no i tak się oto skończyła ta runda. No poszło to fiaskiem, bym powiedział, bo Francuzi zrobili to, co chcieli chyba z Brytyjczykami, ładnie powyciągali najmocniejszych graczy. Wydaje mi się, że Piotr na prawej w ogóle się nie spowiedział tego, co się stanie, czyli tego pewnie switcha. No i na lewa w ogóle jakiś kolaps był, bo na lewej oni poszli tak, o. Najprawdopodobniej konektor padł, nie wiem, bo strasznie szybko tak, się wydarzyła ta runda. Matrix tam zginął i mogli sobie na spokojnie wejść. No... to tutaj Brytyjczycy bardzo źle zagrali, nie ma co ukrywać. To nie jest to, co chcemy widzieć. Od no a przede wszystkim no Piotr ciągle zmienia pozycję, takie też zmienia każdy graczy dookoła, ruszanie nimi też nie jest dobre, bo mimo wszystko gracze powiedzmy mają tu swoją więź pomiędzy sobą, wiedzą jak kto gra, a takie mieszanie no, nie robi żadnej spójności, nie? Zdecydowanie. No i przechodzimy do kolejnej. Dobra i mamy znowu... O i prawo już padło. Lewo też, o dobra, na lewo jeszcze nasi coś robią, na prawo już pada, no Piotr co na prawej, może ich porobi jeden na dwa, ale widzimy, że środek już Francuzi przebili się, lewo jeszcze jakoś żyje, dycha niestety nie dokończyło tam dwóch na jednego, no i Piotr dalej żyje, no dopiero teraz skończył to dwa na jeden, jednego pokonał, no ale teraz już nie ma raczej szans, będzie to raczej dla niego ostatnia walka tutaj. No, Piotr mimo wszystko na tyle, tylko wiele nie mógł zrobić, no... Inaczej się to nie mogło zakończyć jego porażką, chyba że stałby się jakiś cud. No i znowu to samo, no. Prawy konektor padł, Francuzi weszli, Piotr jedyny się trzymał 2 na 1, na lewej też tam mimo wszystko na początku dobrze poszło, ale mid padł, no i, lewa flanka musiała się potem z midem bić. No co końcowo wiadomo jak wyszło, bo no, Francuzi mieli przewagę i nie dało się inaczej tego skończyć. Przykładowy... podręcznikowy przykład, jak po prostu nie grać GF-a. Numer jeden to jest dawanie bardzo doświadczonych ludzi na konektory. Inaczej GF-a po prostu nie da dokładnie. Się wygrać. No i tak samo midlane, no, najważniejsze są bloki tak naprawdę w tej grze. Jeżeli ktoś umie bloki, to może wygrać na wszystko tak de facto każdego fajta. Zdecydowanie. No, przechodzimy dalej. No i znowu jakieś gapsy się podziały, na lewo już padło od razu, nawet nie wiem co się tam stało, prawa też już się zaczęła powoli padać, Francuz po prostu wbił się na plecy, środek w ogóle się nie wytrzymał, no i tyle, koniec. Brytyjczycy wręcz nic nie mogli tam zrobić. Lewa padła od tak, chyba Piotr się tego w ogóle nie spodziewał. Prawa jedynie coś tam przez chwileczkę się trzymała, środek od razu padł, no to był też jeszcze gorszy przykład niż z poprzedniej rundy. No nic się nie dało tutaj zrobić, dosłownie Brytyjczycy zagrali chyba jedną, to była chyba jedna z najgorszych rund, jakie widziałem. Na początku dobrze naszym szło, potem znowu jakieś załamanie się chyba nerwowe czy psychicznie. No nie, no to nie jest na pewno co byśmy chcieli widzieć. Zdecydowanie. Była to ostatnia runda, którą dzisiaj przedstawialiśmy z 10. No i kurczę, niestety to nie poszło tak jak nam pewnie byśmy chcieli. Końcowy wynik meczu no, był niestety na korzyść Second WA.
Nie mamy tutaj wszystkich rund, te najciekawsze pokazaliśmy, te, które wygraliśmy i przegraliśmy, tak, żeby pokazać, jak grać i jak nie grać. Warto też zaznaczyć, że ten mecz odbył się na konfigu Rosjan, który jest bardzo przestarzały. Na konfigu w ogóle to było jakieś nieporozumienie. Był mod na pingwiny, na czołgi. Drugie nieporozumienie. Atak ma 30% szans hita, kiedy na tym najnowszym konfigu XMG jest to 5 lub 10 bodajże procent, tak? Więc to też warto zaznaczyć, że w większości rund można było zaobserwować hity po prostu, tak? Jakiś zawodnik second wave biegł plecami, wbił się, bardzo często było widać tą sytuację, konektor padał i drugi z flanki chciał zeswitchować po prostu na tego, który się wbijał tam w środek formacji. No i niestety tylko był hit przez te 30% szans hita. Tak? To też bardzo warto zaznaczyć, że grali nasi zawodnicy na starym konfigu, byli przyzwyczajeni zdecydowanie do innego. Okej, dobra, ale poczekaj. Musimy jeszcze zobaczyć tą jedną rundę, gdzie na końcu było 2 na 1, bo to zdecydowanie nie poszło, oraz zobaczymy, jak ta cała runda przebiegła, bo moim zdaniem była dosyć ciekawa w naszym wykonaniu. Nie uważasz? Zdecydowanie była ciekawa, jedna z najbardziej ciekawych rund. Tak, to zobaczymy na początku może formację, jak się ustawili. No, już tutaj widzimy, że pomiędzy czwartym i piątym zawodnikiem od lewej jest Gaps, który najprawdopodobniej zostanie wykorzystany przez Francuzów. Z lewej i prawej jest dobry pressing naciskany przez naszych zawodników. No, a Francuzi mają dosyć ładną formację, tam wiele się u nich nie dzieje. No, zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, Niki i Alkida działają na siebie jak te dwa magnesy, no i teraz? No i właśnie, tak jak mówiłem, była ta przerwa, Miki nie wywierał pressingu, tak samo jak Garnek, na tego gracza, który go wyciągnął, no i w tym samym momencie, no, Alkida zginął, przez co już widzimy wielkiego gapsa, Francuzi na pewno to wykorzystają, nie ma innej opcji. Na lewej już widzimy, jest Engage, na prawej to samo, chociaż powiedzmy, że konektor jeszcze są od siebie w jakiejś odległości. No, jak widzimy, na lewej nasi już kogoś tam pokonali, na lewej ładnie nasi puszują. Widzimy, że Piotr niestety zginął, ale dalej Pensy i James tam dociskają ich. Natomiast prawa flanka Bobber i Pawciu dalej się trzyma. Najpierw wygrają tego fighta 2 na 1. No i został jeszcze... bo tam jeszcze jest Miki. No i widzimy, że Francuzi są w dziwo nie tak dobrej sytuacji, jak powinni być, ale dlatego, że w sumie nasze flanki dosyć ładnie wygrały ich pozycję. Mit, no wiadomo, przegrał. Zobaczmy, co jest dalej. No i tak jak widzimy teraz, na prawej niestety 2 na 1 nie poszło za dobrze naszym, bo Bobber odpadł tam. Tak samo na midzie zginął Miki przeciwko innemu Francuzowi. Na 2 na 1 u góry zobaczymy, jak naszym pójdzie. Okej, już tam widzimy, że już pokonali innego u góry. Na dole dalej Pawciu trzyma innego z Francuzów. No i nasi zaczynają gonić innego z Francuzów. I teraz, jak sami widzimy, Pawciu został zabity tutaj, najprawdopodobniej nie dostał żadnego info od Pensiva i Jamesa, że no będzie miał plecy, albo dostał go za późno i w tym momencie zginął. No i w tym momencie zostaje 2 na 1 James i Pensiv kontra Francuz. Powinni to jak tako zrobić, jeżeli dobrze by się zgrali w 2 sekundy, wystarczy się dogadać na czacie głosowym. Zobaczymy, jak to pójdzie. I tutaj już ładnie James albo Pensiv wyciągnęli, no i teraz zostało to 2 na 1, no i sami widzimy, że no... w ogóle się nie mogło zgrać. O, tutaj to jest najgorszy moment według mnie, gdzie jeden z Brytyjczyków wchodzi naprzeciwko drugiego i w tym momencie jest bardzo możliwy kontakt jednego Brytyjczyka z drugim, przy co może zginąć i nastąpić team kill. Co jest niebezpieczne, właśnie tutaj Francuz dobrze zagrał, że pozwolił mu tam wejść, a Brytyjczyk źle, że w ogóle tak wszedł naprzeciwko swojego. Coś takiego w ogóle nie powinno być miejsca. Powinni się o wiele lepiej zgrać, powinni być obok siebie, a nie, że się pchają do niego, po tego innego killa. To jest właśnie też złe, powiedzmy, w tych KF-ach, że często gracze, no mamy system medali, który powiedzmy jakoś nagraca za te zabójstwa, że tam za 25 kili w GF-ie macie tam medal. No i rzeczywiście to jakoś tak napędza gdzieś tam w podświadomości, że okej, jest kill, muszę go zdobyć, zostało 2 na 1, drugi nie może tego zdobyć. No to jest ciężkie dosyć. Powiedzmy, że jeszcze w bezkładzie coś takiego jest dopuszczalne, ale w składzie, kiedy te GF są ważniejsze i tu już chodzi bardziej o zwycięstwo, aniżeli o kill, no to my nie dopuszczamy takiego myślenia, że coś takiego w ogóle może dostąpić, że o, on musi mieć tego killa, albo że ja muszę mieć tego killa, żeby zdobyć ten medal. Nie, coś takiego już nie może być w ogóle. Zobaczmy, co się dalej stanie.
Na szczęście Brycie się już lepiej ustawili teraz, no i już go tam dobił. Tutaj warto też zobaczyć to, co wykorzystali i bardziej wam to wytłumaczyć. To jest górny dolny. To jest stosowane w gdziekolwiek zobaczycie, kiedykolwiek jakiego GF-a i myślę, że Aran, czy to było od początku w ogóle Mele? Czy to zostało wymyślone trochę później? Jak to pamiętasz? Znaczy odkąd ja byłem, czyli już to 2 lata, to już to było, nie? Co jak co, to jest podstawa bardzo mocna. Tak, chodzi o to, że kiedy mamy jednego zawodnika na dwóch, to tych dwóch będzie próbowało po prostu. Jeden dolnym atakiem, drugi górnym atakiem. No dokładnie, jeżeli dwóch graczy wykona właśnie górny, dolny w jednym momencie, to nie ma możliwości jakiegokolwiek zablokowania, aczkolwiek widzę, że są tacy gracze, którzy w odstępie powiedzmy sekundy, jak nie mniej, są w stanie zablokować dwa, co jest dla mnie już no, piękne po prostu, bo jak tak. Ktoś widzi coś takiego, to jest takie wow. Dlatego to jest bardzo jakby... ważne do wyćwiczenia przede wszystkim. Dokładnie, nie? Dokładnie. No i przede wszystkim trzeba mówić ze sobą na czacie głosowym, że ja robię górny, to wiadomo, że drugi robi dolny, bez mówienia. I się zgrać w pewnym momencie, wypuścić te ataki. No bo jak nie, to się skończy jak ta runda, gdzie Piotr 2 na 1 na spokojnie porobił dwóch graczy. Tak. Czy coś jeszcze mamy do dodania o tej rundzie? Wydaje mi się, że to wszystko. Dzięki, że nas słuchaliście, wysłuchaliście. No i uważajcie oczywiście uwagę na te wasze ustawienia, na bloki przede wszystkim. Na te gapsy, żeby nie było źle. No i to wszystko. Dziękujemy za oglądanie. Ja bym jeszcze chciał jedną rzecz dodać. Jeżeli chcecie się rozwijać w Mele i w ogóle i nie wiecie co i jak, napiszcie do Piotra, on aktualnie dowodzi Grenadierką. Na pewno was pokieruje, co możecie robić, jakie kroki możecie podejmować, jeżeli chcecie wstąpić do składu i stawać się coraz lepszymi w Mele i się wspinać po tych szczeblach kariery. Dokładnie, Mele nie gryzie, jest to przyjemne, a potem zyskujecie tylko więcej frajdy z grania w Holdfasta. Dokładnie. Od nas to było tyle. Żegna się z wami Pensif i Aaron.